Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. A dzisiaj będziemy zdejmować kabinę z tego oto pojazdu, który wam się teraz pokazał. Kabina już jest gotowa do zdjęcia. Tak mi się wydaje, że już wszystko zostało zrobione w niej. Wszystko popasowane, no wiadomo, że może coś jeszcze wyjść w praniu, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ja zaraz odpalam 60, odpalam zaraz Maseja, żeby wyjechać najpierw Masejem, później 60, żeby wypchać tutaj Ruska i wziąć widłami, zdjąć kabinę. No i później z powrotem Rusek jeszcze wjedzie na warsztat, żeby tutaj podpracować, że tak powiem, na tej wannie tak zwanej. Jeszcze tam muszę troszeczkę ją doprowadzić do ładu. W międzyczasie akurat kolega mi wypiaskuje tą kabinę, jak wspominałem. I będziemy go powoli składać, bo trzeba robić inne rzeczy. W 60 jest kilka rzeczy do zrobienia, w Maseju też jest kilka rzeczy do zrobienia. To przecież szrot jest. Także tak to wygląda na tą chwilę. Dobra, palę maszyny i działamy. 60 jest odpalona. Muszę tylko tą łychę przetransportować w tą stronę trochę. Zapniemy, wyciągniemy go, przejadę ten dyk i podniesiemy tą do góry. Czapeczka, kapeluszek ze żniw, o super. Kierownicę muszę założyć na szybkości. Założymy, a tą starą założymy, bo nie ma nic, czy ta będzie, czy ta będzie. Dobra, siedzi. Było jakieś w miarę sterowanie tym wszystkim. Łapkę trzeba wziąć, na razie położymy tutaj. Zapniemy ten bolec. Nie, hol! Hol jest potężny. Czy tak? Coś tam może jakiegoś bolczyka się tu znajdzie. Bolczyk, 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 bolczyk. Tu jest niby oryginalny. Nam chyba się nie zmieści. Idzie. Wlazło i coś wpadło. Co wpadło? Coś wpadło chyba. Dobra. Podjedziemy 60. Rocky! Ej! Rocky, co ty robisz? Co to jest?
nic tam pod kołami. Co tutaj jest jeszcze? Dobra, chyba wszystko. Wszystko. Wrzucimy jedynę. Jedź, maleńki. Sobie zapnę i widzimy się przy Rusku już. Dobra, jesteśmy. Nie wiem, czy ta łycha nie będzie przeszkadzać. Ja tyle go podniosę. Łycha będzie przeszkadzać, dobra. Muszę łychę odstawić. Kabina jest nasza. Teraz do góry. Trochę do przodu i trochę do góry. Misja complete. Nie. Nie, kurde, uważaj na wydech. Mamy to. Mamy to. Kurde, nieźle się prezentuje bez kabiny. Aha. Tu pod kabiną jest trochę zeżarte. No i tutaj właśnie widać. Tu chodzi mi o to, że jest też podgnite. Dobra, dam radę, zrobi się. Coś nie zrobi. Tu trzeba jeszcze pozamiatać. Zrobimy miniaturkę. Żeby było na odcinek. No i dobra. Mamy zdjętą kabinę. Teraz sobie tylko widły odepniemy. Wprowadzimy Ruska w sumie z powrotem do garażu, bo zapowiadają jakieś deszcze. W kabinie to raczej się nic nie stanie. Zamknę jeszcze bramę, żeby mi kury, w sumie już kury i tak już wyszły. Trzeba wgonić. Uciekać. Uciekać.
Dobra. Jedzie bez problemu. Czy zamieść najpierw może? Dobra, może trochę tutaj jeszcze ogarnę to. Tutaj też są kratki do kanału. W sumie je na razie nie będę zakładał. Najprostsze sprzątanie to wszystko zamieść do kanału. I tak też to uczynię, a później tak to będzie wybierane. Więc spoko. Kurde, w łeb krętem to będziesz miał. Tutaj jeszcze oleje Flexa. Odkładka pod światła była. Gdzie to tu było? Tutaj było dziadostwo. Dobra, zamiotę tu. Dobra, kabina zdjęta, to ogarnięte. Teraz trzeba zapiąć z powrotem sztywny hol. O kurde, weź teraz nim odjedź. Teraz już tak nie wyszło jak za pierwszym razem. O kurde. A tutaj jest w ogóle nie na biegu? Nie, dobrze, że myślałem, że na biegu. Dobra, siedzi. Kierownicą można troszeczkę skręcić. Coś takiego. Wjeżdżamy, tu się nie zahaczy. A nie. Chwilowo mi brakło prądu w kamerce, ale dobra, wracam. A już udało mi się go wprowadzić z powrotem na garaż. Odczepię teraz sztywny hol. A jest go trochę. Pozdrawiamy Bartka, który pożyczył go. On takim holem normalnie skanie ciągnął. Gdzie ja tutaj? A gdzie mowa o rusku? Tu sobie tak położę na tym nośniku. A gdzie mowa o T25? Myślę, że chyba 60 zostanie na razie na podwórku. Tak, zostanie na podwórku, dobra.
chyba tak jak teraz, pozamykam, zgaszę światła. Na razie będzie stała. I tak jutro muszę zawieźć tą kabinę turem to. Niech będzie. Aj dobra. Zamykamy tylko szyby. To światło na kabinie. Dobra, światło jest. Hebel. I cóż, kabinka już jest. Dwa otwory są do zrobienia. Tu się śruba urwała. Tam się śruba urwała. Ale to myślę, że jakoś damy radę. Nie, jest jej troszeczkę. No dobra, garaż zamkniemy. Miotłę, łopata to się nie przyda tutaj. Niech sobie będzie tu. Niech sobie będzie tu. Troszeczkę porządku zrobione. Kitek. Wszystko na tretytki. Dobra. Zamkniemy sobie garaż na chwilę. Jeszcze kilka słów podsumowania. Co? Operacji, zdjęcie kabina. No tak to się prezentuje. Może nie raz widzieliście, jak Rusek wyglądał. Bez kabiny. Kilka tutaj rzeczy będzie trzeba jeszcze poprawić odnośnie tej całej. Widzicie, tutaj jest trochę zżarte, a nie chcę już mi się, szczerze powiedziawszy, jeszcze tego zdejmować. We własnym zakresie spróbuję to jakoś wyczyścić, zaimpregnować i powinno być. Tu muszę kawałek blachy wstawić. Tu muszę kawałek blachy wstawić. Widzicie, co tutaj się stało. Także będzie trzeba to wyciąć. Gdzie jest kuruzja? No i tutaj taki paseczek wpierdzielić. No tutaj na tym łączeniu pewno brud spod kół po prostu trafiał i zrobiło robotę. I tutaj tak samo jest. Wybrzuszenie, także zrobimy tutaj taki sznit. I wspawamy kawałek blachy. I myślę, że będzie to dalej funkcjonować. Przez tyle lat nic mu się takiego bardzo nie stało, to jeszcze drugie tyle wytrzyma, o ile będzie chciał ze mną współpracować. Wyjeżdża, siedzenie wyjeżdża. No i tutaj robimy generalkę, że tak powiem. I co? Malujemy, kabina wjeżdża i zaczynamy składać. Zaczynamy składać, pomału kompletować wszystko, żeby to jakoś wyrobić się z tym. Bo są inne prace na gospodarstwie i przy innych maszynach. Przy Maseju kilka rzeczy, ale to później się dowiecie, co trzeba będzie robić. Przy 60 też tam muszę kilka rzeczy poprawić, przygotować ją do sezonu. I to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodoba, przypadnie do gustu. Zostawcie łapeczkę w górę. Bo to, jak wiecie, napędza do robienia dla was filmików. A ostatnie filmiki widzę, że wam się podobają. Trochę się dzieje na tym kanale. Mamy nadzieję z Karolem i z Piotrusiem, że w tym roku jakiś kolejny próg subskrypcji przekroczymy. No nie będziemy mówić ile chcemy, ale im więcej, tym lepiej. Pamiętajcie, żeby zostawić suba. I oczywiście łapeczkę w górę. Ja się z wami żegnam, ogarniam jeszcze tutaj kilka rzeczy i idę do domu na jakąś herbatkę. Przecież, jak to się mówi, nie samą pracą żyje człowiek, nie? No, czasami trzeba. Dobra, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pozdrawiam was, Staszku. Yo!